Nie. Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przyjdę do Was z testem świątecznych słodyczy. Mam tutaj pełny koszyk różnych przeróżności i w różnej postaci słodyczy, tak naprawdę. Oczywiście, żeby nie było łatwo, znajdują się tutaj tylko i wyłącznie takie słodycze, których na co dzień bym nie kupiła. Czyli nie ma tutaj Milki, nie ma tutaj Kindera, ani Mercy, Linda i tego typu czekoladek. Po prostu dobrych czekolad, które wiemy, że są dobre. Znalazły się tutaj naprawdę różne rzeczy. Nawet mam lizaki jakieś. Lizaki w takiej formie żelkowej jakby. Czego tubkę mam z Wedla, która mam nadzieję, że będzie dobra. Po prostu wzięłam ją, bo chciałam ją przetestować. No i różne jakieś takie Mikołaje, wiecie, najtańsze. Także przetestujemy sobie, zobaczymy. Mam też rachunek, więc będę Wam mówić, czy też tutaj napiszę Wam, które słodycze ile kosztowały. Trochę się boję tego testu, że wiecie, że namieszam, że tego będzie dużo, ale oczywiście nie będę jadła całych tych słodyczy, bo chodzi tutaj o test i o próbę. I okej, może zaczniemy od najtańszej rzeczy. Mikołaj 40 gram czekolada. Okej, najtańszym słodyczem w tym filmie będzie ten Mikołaj, który kosztował 88 groszy. Także nie sugeruję, że to będzie dobra czekolada, no ale spróbujmy. Oczywiście taki Mikołaj... Aha, okej. Wygląda to jak... Nie Mikołaj, to na pewno. Dobra! Ej, słuchajcie, to smakuje jak Lind. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Pycha. Mega dobra czekolada. Jak te Linda. Wiecie, jakieś króliki, miśki też takie są. Pyszna. Nie spodziewałam się. To jest firma Cosmo. Tak się nazywa ten Mikołaj i no, nie wygląda ładnie, ale jeśli chodzi o smak czekolady, jak najbardziej okej. Kolejnym słodyczem pod względem ceny jest oto taka mała figurka Mikołaj z Goplany, więc to też jest chyba dobra czekolada. Nie wiem, nie jem jej na co dzień, więc nie pamiętam i też nie wiem, jak ona smakuje. W każdym razie ta figurka znacznie mniejsza, ale taka jakby, może nie cięższa, bo tutaj mamy 30 gram, tam było 40. Natomiast jest to jakiś chyba z nadzieniem. Kosztuje 89 groszy. I tu też nie mamy żadnej figurki, po prostu takie ciasteczko. W środku jest bodajże marcepan. Albo i nie, albo i tak. I smakuje trochę jak taki karmel, karmelowa czekolada czy coś. Strasznie słodkie. Obłędnie. Jest okej, bo nie jest złe. Ale jest przeokropnie słodkie i zamuliłoby mnie od razu, więc ja to odkładam i nie jem więcej. W każdym razie jest okej. Nie jest złe, bo jest smaczne. Ale strasznie słodkie, potrzebuję coś przepić, bo aż widzicie, mnie krzywi. Dalej mamy taki dzwonek, który kosztował 99 groszy. Liczę na to, że będzie to czekolada również tak dobra jak ta Mikołaja. Ale zobaczymy. Przekonamy się. Tak, to jest ta sama czekolada. To w przypadku Mikołaja, tylko ona jest troszkę grubsza tutaj. W każdym razie smakuje tak samo, także jak najbardziej na plus, bo czekolada bardzo, bardzo smaczna, także jestem mega pozytywnie zaskoczona. Dawniej takie Mikołaje były niedobre, po prostu niedobre. Ja w życiu ich nie jadłam, bo ta czekolada była wstrętna, to nie była w ogóle czekolada. A tutaj smakuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To jest taki piernik, wiecie, w czekoladzie za złote 19. Dobry. Spoko. Tylko tu jest sama chemia. Smakowo ok, ale ja wyczuwam tutaj chemię. Zobaczmy sobie na skład. No, bardzo dużo E.
ale to jeszcze nie znaczy, że jest zły. Czekajcie, bo szukam polskiego składu. Okej, okay, jest. Składniki. Mąka pszenna. 21% owoców. Okej. Okay. Czemu ja tutaj... A, pektyny mamy, barwnik, konserwanty, tlenek siarki, sorbinian potasu, kakao 17%, spoko, fosfatydy amonu, polirycyno, olejnian, poliglicerolu, mąka żytnia, substancja spulchniająca, węglany amonu. No, jest trochę tej chemii. Nie ukrywam, że jest. W każdym razie smakowo jest ok, ale na pewno bym go nie zjadła całego. To nie. Także dobrze, że tylko złotówkę kosztował. Następnie mamy czekotubkę. 2,19 zł. I to jest wersja no świąteczna, ale karmelowa. I to jest chyba biała czekolada, tak? Biała czekolada, wersja karmelowa. Spróbujmy. Co to tu? O nie, ja to muszę ten, wiecie co? No trochę jakby to się zważyło. Nie wiem, woda była sama na wierzchu. Dobre. Ale mega słodkie. O, masakra. Słodka na maksa, to jest jeden wielki karmel połączony z białą czekoladą. Mega dobre, fajne. Ale to jest jeszcze bardziej słodkie niż tego plana. O masakra. Nie wiem jak dzieci to potrafią zjeść. Tym bardziej całe naraz, naprawdę podziwiam. Podziwiam. Ok, czas na tego lizaka. On kosztuje 2,99, więc nie tanio, jak na takiego, wiecie, malutkiego lizaka, bo nie jest duży. I próbujmy. Pachnie chemią. To jest żelka taka normalna. Bombka jedna odpada. Nie wiem, czy widzicie, ta niebieska. To zielone to jest pianka. Spoko. No, smakuje. Bardzo dobre. Jak najbardziej ok. Tu jest coś kwaśnego. Więc fajne. Fajne przebicie po tym słodkim. Spoko. Ale jeśli chodzi o sprzęt. To nie bardzo, bo tutaj nam się po prostu to ściągło z rurki. W każdym razie jak najbardziej ok. Bardzo dobre, bardzo dobre. Czas na lizaka kręconego takiego i on kosztował 3,60. Spoko, jeśli będzie dobry, bo to jest taki solidny lizak. Mamy go tutaj 80 gram. Chyba nie. Nie ma szału. On mi przypomina takie lizaki odpustowe. Były takie. W smaku tak samo. Nic szałowego, szczerze mówiąc. Nie polecam. Nie, takie bezpyciowe trochę. Mało smaku tutaj jest. Nie wiem, czy tylko to czerwone jest jakimś smakiem, bo naprawdę takie bez smaku. Dalej mam takiego aniołka. Aniołka z białej czekolady, 4 złote z 60 groszami, 4,60. Otwórzmy sobie i przetestujmy białą czekoladę. Okej, okay. Dobra. Bardzo podobna do Milki w smaku białej. Bardzo dobra. Polecam. Dobra. Tylko wydaje mi się, że 4 zł, 4,60 za coś takiego trochę dużo, bo no tutaj na pewno nie ma tyle czekolady, ile mamy w Milce całej tabliczce.
No a nawet Milka biała jest tańsza niż ten aniołek. Ale jeśli chodzi o jakość i o smak czekolady, to jak najbardziej okej. Okej, dalej mamy taki lizak. To jest chyba lizak jakiś czekoladowy, który kosztuje złoty 90... Nie, złoty 19. Jest też nie jakoś dużo. Zobaczmy, jak on smakuje. To jest czekolada po prostu. To nie jest lizak. Nie. Nie jest jakaś mega zła, ale... Nie. Nie, nie smakuje mi. Może to jest to połączenie, wiecie co, bo tu jest też biała czekolada i... No nie jest to najlepsza czekolada. Nie. Także te tańsze wygrywają. I mamy już ostatni słodycz dzisiaj. Jest to taki Mikołaj, ale w środku ma jakieś takie cukierki, drażetki, czy nie wiem, co tam w środku jest. I on kosztował 6,99. Trochę dużo. Bo za taką cenę mamy już na pewno tego Mikołaja z Kindera, czy nawet chyba z Milki. Także wydaje mi się, że trochę przesada. Zobaczymy, jak z czekoladą. Nie. 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 W środku są takie M&M'sy. Oczywiście ala M&M'sy. Malutkie, drobne. Smakują średnio, także ten Mikołaj nie wypał. Totalnie nie wypał. Jeśli chodzi o moje podsumowanie, to najbardziej chyba smakowały mi te słodycze, czyli Mikołaj i dzwoneczek, bo to są chyba te same czekolady. Ten lizak taki ala żelkowy i piankowo-marszmalowy. Oczywiście aniołek, bardzo dobra biała czekolada. I chyba tyle. Reszta to było tak średnio. Oczywiście ta tubka też była dobra, ale dla mnie ona... Nie jadłam w życiu słodkiej, bardziej słodkiej rzeczy od tej tubki, także... Powodzenia! Jeśli ktoś zjadł tą tubkę całą, karmelową, to mi napiszcie na dole. Pogratuluję Wam. Osobiście, naprawdę. Bo jest mega słodka. Także te najtańsze czekoladki wychodzą najlepiej. Hello! Hello! Nie sądziłam. Naprawdę się tego nie spodziewałam, więc jestem w szoku. W pozytywnym szoku. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. To był taki przerywnik pomiędzy vlogmasami. Oczywiście zapraszam Was na vlogmasy, które się pojawiają dosyć często. I jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi, jakie Wy słodycze świąteczne lubicie najbardziej. I czego w okresie świątecznym najwięcej wcinacie, jeśli chodzi oczywiście o czekolady, słodycze i tak dalej. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!